and gentlemen, witam w następnym filmiku. Jak się zastanawiacie, dlaczego mam perukę? No, bo ostatnio ktoś mi pisał, że tęsknił za super agent Gosią. No, może nie przyniosą jej całego charakteru, ale macie tu tak sentymentalnie. A z czym się super Gosia kojarzy? Co? Z czym się super Gosia kojarzy? Co uwielbia? Gosia? No, co Gosia uwielbia? Słodycze. Słodycze. Ta -ta -ta! Słodycze! To już dostałam jakieś tam 20 dni temu, ale że mieliśmy ten challenge bez słodyczy, no to musieliśmy z tym zaczekać. Jest to box z Japonii. Ba. Zamknij oczy i wlosuj. Kopciki. Ale to wszystko tak słodko wygląda. Tak słodko, że zaraz jest opakowanie, co? No. Są solone. Mam. Smakuje, to takie krótkie kukurydziane. Ciekawe, że da się je sklejać. Co tu jest? To najpierw są chrupki ryżowe. No, czekolone. Oja! Puppy cookie! Mamy wodę. Magicznym składnikiem, który łączy wszystko, jest woda. No i pan miesza. Ładnie panu idzie. Tak delikatnie to kładziemy. Do każdej dziureczki trzeba dać inną saszeczkę. I'm in love with the coco. Wycisnąć, a potem trzeba tak... Na pewno? No najpierw wyciskasz, ale później wychodzi, że tym białym ruszasz. Wszystko się wymieszało, Bubuś bomba! No Bubuś, no arcydzieło. To masz trochę jeszcze niebieski. No chemią. Jak guma do życia z Darkiem Wibowitu. Ubóź, zamknij oczy i losuj. Ubóż mi mokę. Losuj. Kto to tam wylatowałeś? Magikarpy. Magikarpy. Ty patrz, tutaj masz, że jak połączysz jakieś smaki, to wyjdzie ci jakiś inny smak. To tu mamy jabłuszko, tu mamy winogrono, tutaj mamy chyba tą znowu taką oranżadę i na końcu mamy wisienkę. I połączymy jabłuszko i połączymy winogrono, to powinna nam wyjść wiśnia. No, no, ale dobre, kwaśne takie fajne. No teraz pana dobra. Jak po ksylina. Chciałbyś więcej tego wziąć. Nie umiem, bolą. Bo tego za mało, no. O, znowu coś kwaśnego. Chyba lisek. Nie, to są też takie drażywki. Oni mają dużo jeszcze smaku sody. Takiego toniku, takiej oranżady. A fajne, kwaśne. Nie lubię kwaśne. Pracowała najbliższą rzecz, jaka była. Suciutkie, jejku. O, to wylosowaliśmy sobie. Ja wyżdżużowałam. Takie twarde draże. Też w Polsce mamy takie twarde draże. Zwyczaj one były w takim takim malutkim, zamkniętym, metalowym pudełeczku. No z tym, że to jest cukier kolorowy. No faktycznie. No to te polskie były lepsze. Bo one miały smaki jakichś różnych owoców. A ja losuję cukierki! Smaku warzyw. I mięsa. Ale to jest jack potato. Nie, to wygląda na los ołowy. A...
No miałam jeszcze było takie cieniutkie fajne, tam się je. Ciasteczka z nadzieniem cytrynowym. Śmietankowe, cytrynowe. A pachną. O, ja wezmę tu z najwięcej kremu. Ten krakersik jest taki, taki delikatny. Mhm. Ciekawe, jakie E jest od tego. Może po prostu dużo jajek tak. Jajka to masz majtka. Myślę, że bardziej ty. Nawet nie będę się kłócić. Czy to jest wasabi? Mmm, wasabi. Ale ogólnie nie lubię ostrych rzeczy, ale wasabi ma fajne to, że zaszczypie, ale później już nie szczypi. I to jest fajne, bo ja nie lubię ogólnie ostrych rzeczy, że później mam spaloną mordkę pół dnia. Tomato pretz! No to wiadomo, oczywiście chyba każdy mógł zgadnąć, że to jest o smaku pomidoru. I znowu delikatne, wszystko mają takie fajne, delikatne, że nie, są, nie jest to takie wysuszone. No jako snacka, super. I got them all! Dzięki! Są różne kolorki, żelok. Ale ładnie. To nie pachnie. Jogurtkami. Mam takie oczy. Tak zawsze się mi się najpierw gryzało nóżki, rączki, tę cegłówkę. Nie, ja zawsze zaczynam od głowy. Znaczy ja sobie tak myślałem, że on tak cierpi, wiesz, i dopiero na końcu, jak już mu wszystko ugryzłem, to gryzałem głowę. To pewnie będą jakieś takie draże, czy coś takiego, nie? Chyba wystarczy. O, mają kształt myszkowiki. No to jedziemy, muszę. I takie pudrowe cukierki, ale są znowu miękkie. Takie delikatne, nie? Mają trochę więcej smaku. Tak jakby robią tak soczek z siebie. Au! Myszkowiki! Tu mamy jakąś... Truskawkowe coś. Shitori. Ichigo, wiem. Ichigo to znaczy truskawkę. A shitori no to kupa, nie? Jakby wafelek oblany chyba truskawką. Ma serduszko, tak? Daj ci moje serduszko. Ej, nie, to jest zepsuć. Broken heart. Dobra. Chyba nawet najlepsze. Daj się, no. Oczko zagnij. Oczko, oczka. Bon, bon. Jaga czoka. Są chipsy polane czekoladą. To mogły takie chipsy kukurydziane. Polane czekoladą. No, ta czekolada nie jest idealna. Zgadza się, że nie jest. Jest taka trochę maślana. Opakowanko. Wygląda jak zupka chińska w Azji. Tu jest polane chyba pewnie białą czekoladą. Dajcie mi się wziąć kaju. Bardziej mi smakowały te tomato. Bo to jest tak czekolada na czekoladzie. Ej, normalnie bym powiedziała, że super, że czekolada na czekoladzie. Może ten challenge trochę mi zmieni smaki. Spokojnie, wszystko wróci do normy. Wiesz, pieczek, kudyczek, dzik. Jak zawsze. Jak zakochana księżniczka. Z takiego starego anime. Takie twarde. Chyba pierwsza reszta będzie twarda. To ty sobie lubi. Takie wafelek ryżowy.
posypany czym? Przyprawą? Taką wegetą trochę. No ale trochę też cynamon czuć? Lubię takie. Wtedy masz takie złudzenie, że jest to kaloryczne, bo jest to zrobione inaczej, no, że jest to takie dietetyczne. No, bo nie jest to takie słodkie. No i jest zrobione na felku takim tym ryżowym. Coś lekkiego, jest bardzo lekkie. Taki chrupek wielki. Coś do buzi? Pomidor znowu? Ale coś delikatnie ostrego? Papryka? Każdy sobie sprzedają. Chcesz jednego chrupka? No tu mamy najmniejszy słodycz, jaki był w tej paczce. Give me a... Zobacz w środku, co się... To jest taka masa truskawkowa w środku. To jest kubuś, który zjadł prosiaczka. Tam takie odrzewa w środku. A bo był w ciąży z prosiaczkiem. Zjedliśmy prosiaczka. Właśnie, no to jest właśnie lizak. Lizak, który masasz sobie. No, ale słodki jest. Myślałem, że będzie kwaśny. No, ale też myślałem, że będzie kwaśny. Może lizak jest kwaśny sam sobie? Nie. Nie smakuje jak cytryna. A nie wiesz, że to jest ananas. Nie, to jest ananas. To lepiej sobie. Więcej się upier... Więcej się ubrudzisz. Niż znajesz. Dobra, to już nie musisz losować. Ale to to będzie. Tragi! Aaa, losowałem. Na co jesteś chory? Ty weź niebieską. Jak w Matrixie? Nie chodziło mi o Matrixa, ale na szczęście coś białą niebieską. Weź pigułkę. Srogie piguły, Sebastianie. Taka... Znowu to jest sola. Wiesz co, to jest to różowe? Jak idziemy na sushi, inny rodzaj imbiru. To taki wiedłowy. Ej, jeszcze mam dla was super wiadomość. W ten poniedziałek, czyli 8 sierpnia o godzinie 18 na kanale Sprytne Babki, zgadnijcie kto będzie, zgadnijcie, ja będę jako gość specjalny, więc padajcie do Sprytnych Babek, napiszcie im, że są zajebiste i że jesteście od Kici. I nie możecie się doczekać, kiedy mnie zobaczycie, moją mordkę taką. O. Ale chciałam bardzo podziękować Box from Japan, że przysłali nam właśnie te słodycze. Super, jak ktoś w ogóle uwielbia Japonię, to myślę, że no raz tak fajnie sobie coś kupić. Ale jakby ktoś bardziej był zainteresowany, to można zrobić miesięczną subskrypcję. Tutaj jest właśnie ich strona, boxfromjapan.com. Mamy 3 boksy do wyboru, Ninja, Samurai albo Sumo. I to jest po prostu Ninja, jest od 5 do 6 słodyczy, Samurai jest 2 razy więcej i Sumo jeszcze jest 2 razy więcej. Ja właśnie otrzymałam boksa Sumo. Wiem, możesz jakby zrobić taką subskrypcję, że ci przychodzi co miesiąc, ale oczywiście w każdym czasie możesz zrezygnować. Są jeszcze inne rzeczy, jakieś tam gumki, poki, ramen. Może kiedyś się jeszcze skuszę. O, dla kogoś na prezent. Perfekt. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Jak tak, to dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i oczywiście zostawcie komentarz. I wszystkie moje media społecznościowe są na dole w opisie. My się widzimy w przyszłości, a wy? Zostańcie kreatywni. Bye!